ciemnota i dzicz. Chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa naszej wolności. Są dwie koncepcje człowieka. Jedna jest taka, że człowiek jest małym dzieckiem, za którym się ktoś musi decydować, ponosić za niego odpowiedzialność. No, jest niewolnikiem, jest głupim bydlęciem, prawda? Za które ktoś podejmuje decyzję. A druga koncepcja, koncepcja europejska, dzięki której nasza cywilizacja zwyciężyła, to jest koncepcja, że człowiek jest istotą wolną i sam odpowiada za siebie. Jak zrobił błąd, to trudno, to się nauczy na drugi raz. Człowiek się uczy na błędach, trzeba pozwolić człowiekowi robić błędy. I nie jest tak, że państwo odpowiada za człowieka, człowiek sam podejmuje decyzję za siebie, jeżeli jest oczywiście dorosły, i państwo nie ma prawa się do tego wtrącać. To jest ta koncepcja wolności obywatelskiej. I to, co oglądamy w tej chwili, to jest upadek Europy. Europa, my, biali ludzie, rządziliśmy w swoim czasie całym światem. Całym światem. No, może Japonia, Japonią nie, prawda, ale poza tym rządziliśmy całym światem. Dlatego właśnie, że ta koncepcja, nasza etyka, nasza cywilizacja była najlepsza na świecie, bo my wierzyliśmy w wolnego człowieka. I dzisiejsze państwo to jest państwo niewolnicze. Niewolnicze i, żeby być ścisłym, wszystko to, czego uczy nas Unia Europejska, to oczywiście było wcześniej przed Unią Europejską, to jest dokładnie odwrotnie niż w Europie. Wszystko to, co w Europie jest dobre, w Unii Europejskiej nazywa się złem. I odwrotnie. Unia Europejska jest antyeuropejską cywilizacją, całkowicie, z gruntu. Odrzuca wszystkie wartości europejskie. Jesteśmy po prostu niewolnikami, sami z własnej woli się do takiej roli sprowadzamy. Otóż jakie to wartości były w Europie, rządziły? No przykładowo jedna z podstawowych wartości to taka, że obowiązywała kara śmierci. No, likwidacja kary śmierci to cofnięcie nas o 4000 lat. Proletariusz to jest od słowa proles, to jest ten, którego bogactwem są dzieci, proletariusz. I ludzie, wam się mówi, że dzieci się nie rodzą, bo nie ma na to pieniędzy. Co za bzdura. Zawsze biedni mieli dzieci, nie bogaci. To biedni mieli zawsze dzieci, dużo dzieci. Bo oni chcieli żyć. Chcieli na starość mieć jakieś utrzymanie. Więc oni mieli te dzieci, jak wiem, pięcioro dzieci, sześcioro dzieci, czworo dzieci, ośmioro dzieci, różnie bywało. Prawda? I jak się miało te dzieci, jak się te dzieci tam nauczyły jakiegoś fachu, jak się dobrze je wychowało, nie krzywdziło, żeby tam na starość się nie odgryzły przypadkiem, prawda? No to potem na starość, co to jest dla kilkoro dzieci, utrzymać dwoje starych rodziców. Żaden problem. No. Natomiast w sensie niewolniczym, po co mieć dzieci? Przecież po sensie niewolniczym obowiązuje zasada, że właściciel niewolnika ma obowiązek utrzymywać niewolnika do końca jego życia. I właśnie emerytura jest dowodem, że jest po sensie niewolniczym. Że nasz właściciel ma obowiązek nas utrzymywać do końca życia. Różnica między niewolnikiem w Rzymie, a dzisiejszym tak zwanym obywatelem jest taka, że jak niewolnik pracował poza domem, to musiał 90% tego, co zarobił, oddawać swojemu panu. Reszta to była jego pekulium, się nazywało, jego majteczek, na którym mógł się wykupić. On zbierał te pieniądze, musiał wykupić od pana. I natomiast dzisiaj podatki wynoszą 83%, więc zostaje nam nie 10%, jak niewolnikowi w Rzymie, tylko 17%. I to jest pewien postęp, aczkolwiek pan za te 90% musiał niewolnikowi zapewnić jedzenie, ubranie i mieszkanie, natomiast my za te 17% musimy sobie sami wszystko załatwić. Więc nasza sytuacja materialna jest znacznie, znacznie gorsza niż niewolnika w Rzymie. I z tego sobie trzeba zdać sprawę. Liczby nie kłamią. My, mężczyźni, mamy ryzyko we krwi i dlatego myśmy zbudowali taką wspaniałą cywilizację. Myśmy odkryli Ameryki, prawda, odkryliśmy wszystko, bo lubimy ryzyko. Natomiast dzisiaj się uczy bezpieczeństwa, dlatego jest zastój,
nawet nie ma postępów w badaniach kosmicznych, bo to jest też ryzykowne, może życie stracić. Ja sobie poczytacie takie książki, na przykład Isaaca Asimowa, polecam Koniec Wieczności. Tam jest takie zdanie, że każdy ustrój, który pozwoli ludziom większością głosów w tym sensie wybierać sobie przyszłość, skończy się wyborem przeciętności i bezpieczeństwa, co wyklucza dążenie do gwiazd. Bezpieczeństwo to jest fałszywy ideał. Oczywiście dla kobiety jest bardzo słuszne. Kobiety zawsze były uczone i tak powinno być. Najważniejsze jest życie, prawda? Ich życie mają chronić siebie, swoje dzieci. To jest ideał dla kobiety. Ona ma siedzieć w jaskini, dobrze zadotowana, żeby tam jakiś tygrys szablisty nie pożarł, prawda? A my mężczyźni musieliśmy brać maczugę w łapę i iść polować na mamuty, bo inaczej ta nasza rodzina, prawda, zdechła z głodu. I to jest bardzo ważny podział ról. Kobiety mają cenić bezpieczeństwo, mężczyźni mają cenić ryzyko. I dlatego właśnie lewica tak foruje wszędzie kobiety, żeby jak najwięcej kobiet dać wszędzie, bo kobiety będą głosowały właśnie za państwem niewolniczym, państwem opiekuńczym. Wyobraźcie sobie, że parę lat temu, już paręnaście w tej chwili, była konferencja prasowa prezesa Związku Zawodowego Żołnierzy Zawodowych Królestwa Danii i facet na konferencji prasowej na pytanie oświadczył, że na wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest wywiesić białą flagę. No, jeżeli życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to jedynym sposobem, żeby uniknąć utraty życia ludzkiego, jest poddać się natychmiast. Jest to prosty, logiczny wniosek z zasady, że życie ludzkie jest najwyższą. Jak można coś takiego w ogóle powiedzieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? Żadna cywilizacja nie może przeżyć. Każda ma swoje jakieś imponderabilia, ma swoje takie zasady ważniejsze niż życie, w obronie której ludzie są gotowi walczyć, może nie umierać, ale przynajmniej ryzykować swoim życiem. To, jak już mówiłem, każdy mężczyzna potrafi, umie i robi to bez wahania. Natomiast tu się mówi, że życie jest najwyższą wartością, no i takie są potem skutki, prawda? Więc takie są skutki. Generalnie, ponieważ mamy paskudne wartości, jak już mówiłem, że jeżeli wartości europejskie są najlepsze, a unijne są odwrotne, to unijne są oczywiście najgorsze, prawda? No i teraz przychodzą tacy Arabowie, czy inne tam plemiona murzyńskie i one mają, no jeżeli ta jest najgorsza, to mają lepszą etykę i cywilizację od nas i mają lepszą. Jest po prostu wstyd. Ja na przykład czytam, że pani prezydent, kobieta, prezydent, to było chyba Sierra Leone, czy chyba Sierra Leone albo Złotego Wybrzeża, oznajmia, że wprawdzie ceny kakao spadły, dochody państwa spadły, ale ona nie podniesie podatków, bo nie wolno przerzucać ciężaru uznania państwa na barki obywateli. Ona czytała Adama Smitha i go zrozumiała. I to jest ta kobieta murzynka jest osobą cywilizowaną. A który z naszych prezydentów by postąpił tak samo w Europie? Natychmiast podatki podnoszą, nie? Od razu. To jest dzicz. Ciemnota i dzicz. Przyszłość zależy od nas, zależy od was również. Decydują o tym głowy, decydują serca, ręce ludzi. I po to do was mówię, bo mało kto przychodzi na spotkanie z politykiem, który nic nie może załatwić dla hełma. Nic nikomu nie da. Nie można u niego nic wyżebrać. Tylko chce się dowiedzieć prawdy. Jesteś się swoistą elitą ludzi, elitą młodzieży, która poświęca sobotnie popołudnie, żeby się dowiedzieć czegoś, czego w reżimowej telewizji się nie dowiecie, bo jesteśmy tępieni, prawda, uśmiewani i tak dalej. Jesteście, powtarzam, taką elitą i od was zależy przyszłość. Jak to się wszystko będzie waliło, się będzie waliło oczywiście, bo jak wiecie, państwa padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują, a wszystkie państwa są pozadłużone po uszy i to jest kwestia czasu, kiedy to zbankrutuje. No. I w tym momencie musicie wiedzieć, co jest złe, co trzeba naprawić, to musicie wiedzieć. I musicie powiedzieć swoim sąsiadom i znajomym, że tak, ale myśmy to wiedzieli już 5 lat wcześniej, że tak musi być. Prawda? I wiemy dokładnie, co zrobić, żeby to się odwróciło. Musimy odrzucić cały dorobek
Unii Europejskiej. Wszystkie te acquis communautaire trzeba w całości zastąpić czymś odwrotnym. Wrócić do normalnej Europy.